Siemaneczko, ja jestem Pepol i kręcę dla Was filmy związane z urbexem. Dzisiaj wybrałem się do opuszczonego domku letniskowego. Znajduje się gdzieś tutaj. Mam go na mapce. Wygląda tak. Mam nadzieję, że uda się tam wejść bez problemu. Widzę, że dzieli nas rzeka. Mam nadzieję, że znajduje się po dobrej stronie. Słuchajcie, to już jest gdzieś tutaj. Tutaj mamy jeziorko. Tutaj mamy jeziorko. Wiem, że znajduje się tutaj nawet łódeczka. Teraz sprawdzimy, czy to prawda. Tu widzimy już ten domek. Niedawno jeździły tutaj auta i oczyszczały rzekę. O ile można ją nazwać rzeką. Nie wiem, co znajduje się w środku. Jakaś breja. Kanał. Tu bym nie chciał wpaść. Siatka. Dobra. Idziemy zobaczyć dalej. Tutaj mamy nasz cel, czyli opuszczony domek letniskowy. Nie wiem, czy ten mostek wytrzyma mój ciężar, jednak warto spróbować. Ale zobaczcie, widok piękny. Sam chciałbym tutaj spędzić weekend. Oczywiście, jeżeli domek byłby w lepszym stanie. Przejdziemy najpierw naokoło domku, chociaż nie wiem, czy to jest bezpieczne. Deseczki aż strzelają pod moim ciężarem. Wow. I widok na jeziorko. Latem musi tutaj być naprawdę pięknie. Widzę mostek, który prowadzi na brzeg. A z tyłu widzę, że stoi jakaś chatka. Zobaczcie. Tam z tyłu w oddali widać jeszcze chatkę. Nie wiem, czy będę w stanie przejść po tym mostku. Zobaczcie, jak wygląda. Nie wiem, czy to będzie możliwe, ale bardzo mnie ciekawi, co jest w tamtej chatce. Dobra, póki co zajrzyjmy do domku.
Domek jest w miarę dobrym stanie. Tutaj widzimy otwarte okno. Zaraz wejdziemy do środka. Powiem szczerze, że w środku nie wygląda aż tak źle. Zobaczcie sami. Już widać, że wilgoć dostała się i wszystko gnije powoli. Widać też, że przemaka dach. Być może gdzieś w pobliżu. Co tutaj mamy? Rozkręconą szafę i zejście na dół. Zejdziemy do piwnicy. Piwnica pusta. Łotek. I bardzo dużo gniazdek. Niedopałek. Blanta. Tu kolejny. Widać, że dobrze się bawili tutaj. Ktoś czasami nie sadził tutaj drzewek z ziółkiem. Najprawdopodobniej tak było właśnie. Być może policja się dowiedziała, że jest tutaj sadzona marihuana. I z automatu wbili tutaj i zamknęli to. Ktoś sobie tutaj robił posiadówy. Ktoś sobie tutaj robił posiadówki. Wszędzie widać alkohol. Być może domek był już opuszczony od bardzo dawna i przejęli go właśnie jacyś młodzi ludzie. Kolejny browarek. O, tu mamy kuchenkę gazową. Nawet ładna lampa. Ciekawe, czy jest prąd. Nie ma. Idziemy zobaczyć, co w okolicy jeszcze ciekawego jest. Zajrzyjmy tutaj jeszcze. Nic ciekawego. Nie będę ryzykował spaceru po tamtym mostku. Nie sądzę, żeby utrzymał mu ciężar.
Idziemy się kawałek przejść. Zobaczymy, czy nie ma tu jeszcze czegoś ciekawego. Ale tam widzę jakiś domek. Zaraz. Przejdziemy najpierw tam. Mostek na drugi brzeg. Tylko już niekompletny. A tutaj mamy kolejny domek. Tylko czy coś znajdziemy na drugiej stronie? Mimo to, że nie ma szczebli, całkiem ciekawie się idzie po tym. Tylko zastanawia mnie, do czego prowadzi ten mostek. Co znajdziemy po drugiej stronie? Drzewo połamane. Nie widzę tutaj nic interesującego póki co. Przejdziemy się kawałek i zobaczymy, czy warto było iść przez mostek. Tam jest jakaś hala. Złamane brzozy. Miejsce, w którym się znajduje, jest najprawdopodobniej wysepką, więc nigdzie nie dojdziemy. Wracamy się i idziemy zobaczyć domek, który widzieliśmy. Wracamy na mostek. Jesteśmy. I mamy kolejny domek. Ciekawe, czy będzie otwarty. Jest otwarty. Jest otwarty i wygląda całkiem fajnie. Już kręcamy, odpalamy lampkę. Jesteśmy na miejscu. I zobaczcie, na powitanie piweczko. Zobaczymy, jaka jest data. 7%. Wow. Mocne.
22.03.01. Dobra. Tu mamy jakieś śmieci. Konserwa niedojedzona do końca. Tutaj chyba szczury biegały. Jakaś piękna lampa. Ktoś tutaj chyba nieźle imprezował. Leżaczek. Tu mamy kuchnię, dość dobrze wyposażoną. Sztućce. No zobaczcie, jaka gigantyczna mikrofala. Tu mamy jakiś głośniczek i radio. Monarch. Stary telewizorek. I pryczo. Jednak przegniły już deski i materac spadł na dół. To by było tyle z tego domku. Przejdę się jeszcze po okolicy. Może znajdzie się jeszcze coś ciekawego. Tutaj nasz mostek. Niestety po drodze nie znalazłem już nic interesującego. Ale zaraz. Bo tu widzę, że jest jakaś dróżka. Ale gdzie ona prowadzi? Iść przez te jeżyny, czy nie? Nie wiem, czy ryzykować. Zobaczę, czy jeszcze coś tutaj jest ciekawego. Czy po prostu się zawijać stąd. Bo te jeżyny trochę przeszkadzają w eksploracji. Oj, chyba nie będzie tutaj już nic ciekawego. Na tle tego jeziorka będę się już żegnał z wami i mam nadzieję, że widzimy się znów za tydzień w piątek. Na razie, trzymajcie się.